Nie wiadomo, kiedy znowu to będzie, także... Wiecie, tak... Jak o tej temacie wolności, to... Wcześniej w Galacjan jest napisane takie słowa. W drugim rozdziale, w 20 wersecie. Na pewno znacie te słowa. Z Chrystusem jestem ukrzyżowany. Żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. A obecne życie moje w ciele jest życiem w wierze w Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie. To nie jest moje życie. Jak jest napisane, że to już nie żyję ja, tylko żyje we mnie Chrystus, to nie jest moje życie już. I właśnie cała sprawa polega na tym, że Chrystus musi w nas cały czas żyć, żebyśmy mogli żyć w tej wolności. Bo jeżeli Chrystus w nas nie żyje, to jesteśmy cały czas niewolnikami. Niewolnikami złego. Tak sobie pomyślałem jeszcze o jednej rzeczy, bo dalej tutaj w tym wersecie, co Darek jeszcze czytał, w tym 5 rozdziale, 14 wersecie, albowiem cały zakon streszcza się w tym jednym słowie, mianowicie w tym, będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Jak przerabialiśmy wcześniej na Skype'ie Księgi Mojżeszowe, czytaliśmy sobie te wszystkie przykazania. Ci, którzy byli, to pamiętają. Pewne spostrzeżenia z tego też były, że człowiek nie był w stanie tego wszystkiego wykonać. Nie był w stanie. Choćby nie wiem, co zrobił, mógł stawać na głowie, mógł robić cokolwiek tylko chciał, nie mógł tego wykonać. A tutaj czytamy piękne słowa, że cały zakon streszcza się w jednym słowie. Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. To jest niesamowite naprawdę. Czego w innym miejscu jest napisane, czego zakon nie mógł dokonać, w czym był słaby. I to zobaczcie, to jest zakon tego, nie mógł dokonać człowieku w żaden sposób, żadną miarą. A często człowiek próbuje uciekać do tego zakonu, bo myśli, że pod tymi przepisami, pod tymi nakazami znajduje sobie jakąś wolność. A to nie jest wolność, to jest niewola. Bo człowiek nie jest w stanie tego po ludzku wypełnić, nie ma szans po prostu. Bez tej miłości to człowiek jest po prostu niczym. Nie ma szans na cokolwiek z Chrystusa. Dlatego czytałem te słowa, bo z tego drugiego rozdziału, bo myślę, że to się wszystko w tym zawiera, że jeżeli ja jestem ukrzyżowany z Chrystusem, to jestem wolny, całkowicie wolny. To jest po prostu piękne. Nie mówię o czymś, co już mam, ale zmierzam do tego, zdążam do tego cały czas. Chcę, aby Chrystus nieustannie mnie krzyżował, cały czas. Też widzę w swoim życiu pewne rzeczy, które jeszcze potrzebują Chrystusa. Myślę, że każdy z nas ma. Każdy z nas wie o tym. I ja potrzebuję codziennie Chrystusa, żeby Chrystus mnie naprawdę krzyżował. Krzyżował to wszystko, co jest we mnie jeszcze, to, co nie pochodzi od Niego. Bo wiecie, ja chcę być z Nim, ja chcę się dostać do wieczności. Ja nie chcę to zostać na tej ziemi. Bo tu nie ma na tej ziemi nic takiego, co byłoby godne takiej uwagi, żebym stracił wieczność. Nie ma tu nic takiego. Dlatego chwalę Boga za to, że On nam posłał naszego Pana Jezusa Chrystusa na tę ziemię. Że gdyby nie to, że Jezus Chrystus przyszedł na ten świat, że gdyby nie to, że nasz Pan umarł za nasze grzechy, że nas wyzwolił z tego, co jest cielesne, co jest zmysłowe. Gdyby nie to, to nie byłoby dla nas żadnej nadziei. Bylibyśmy, jak to jest jeszcze w innym miejscu napisane przez apostoła Pawła, bylibyśmy jeszcze cały czas w swoich grzechach. Nie mielibyśmy żadnej nadziei. Ale to Chrystus wyzwolił nas. Dał nam wolność. Zerwał te kajdany grzechu. To jest cudowne. Chwała Bogu. On to czyni i niech to czyni dalej, bo On chce to czynić w nas. Pan chce działać i niech ma całkowitą przestrzeń ku temu, żeby mógł to robić. Jak też jest napisane, że niech nie będzie w żadnym z nas złego czy niewierzącego serca, które by odpadło od Boga żywego. Wiecie, naprawdę, otwierajmy się, bo ja wiem, że to jest każdemu z nas potrzebne. Niech Pan otwiera nas, po prostu niech Pan nas otwiera, abyśmy w tej wolności mogli ze sobą przebywać.
tej wolności Chrystusowej. Pan jest cudowny i Jemu niech będzie chwała. Amen.